Edmondo de Amicis serce. Książka ta, przeznaczona szczególnie dla chłopców uczęszczających do szkół elementarnych pomiędzy dziewiątym rokiem życia a trzynastym, powinna by właściwie nosić taki tytuł Dzieje roku szkolnego, spisane przez ucznia trzeciej klasy szkoły municipalnej we Włoszech. Mówiąc wszakże, że książka napisana została przez ucznia klasy trzeciej, nie chcę utrzymywać, iż utworzył on ją tak, jak wydrukowana została. Uczeń notował sobie odręcznie i jak umiał to, co widział, co czuł, co myślał w szkole i poza szkołą, a ojciec jego, przejrzawszy w końcu roku notatki owe, spisał podług nich te karty, starając się nie zmienić w niczym nie tylko myśli swego syna, ale owszem zachować o ile można i słowa jego nawet. W cztery lata później i będąc już w gimnazjum, syn odczytał rękopis i dodał do niego to i owo, świeżej mając pamięci ludzi i zdarzenia. A teraz czytajcie, chłopcy, tę książkę. Mam nadzieję, że zajmie was ona i ku dobremu pobudzi. Październik. Pierwszy dzień szkoły. Siedemnasty poniedziałek. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Jak sen przeleciały te trzy miesiące wakacji na wsi. Mama poprowadziła mnie zaraz rano do sekcji baretti, żeby mnie zapisać do trzeciej elementarnej. Szedłem dosyć niechętnie i myślałem o wsi, a ulice aż się roiły od chłopców. Obie księgarnie po drodze pełne były ojców i matek kupujących tornistry, papier, książki, kajety, a przed szkołą taki był ścisk, że i pedel, i strażnik miejski musieli pilnować miejsca, żeby się ludzie nie podusili. Wtem we drzwiach ktoś mi utrącił w ramię. Był to mój pierwszy nauczyciel z drugiej wyższego oddziału, Zawsze wesół, śmiejący ze swoją rudą, nastroszoną czupryną. No, Henryku, rzekł, rozłączamy się tedy na zawsze. Wiedziałem dobrze, że się rozłączymy, a przecież słowa te były mi bardzo przykre. Weszliśmy z trudem. Panie, panowie, kobiety z ludu, robotnicy, służący, zakonnice. Wszyscy prowadzą chłopców jedną ręką, a w drugiej trzymają książeczki z promocjami. Zapełniając sienie, schody takim gwarem, że to zupełnie jakby się do teatru szło. Ucieszyłem się, zobaczywszy znowu tę wielką salę parterową z sześcioma drzwiami wiodącymi do sześciu klas, którą przebiegałem codziennie prawie przez trzy lata z rzędu. I tu był ścisk. Jedne nauczycielki wchodziły, drugie wychodziły. Moja dawna nauczycielka z wyższego oddziału pierwszej skinęła mi głową, stając we drzwiach swej klasy, i rzekła: Idziesz więc, Henryku, na wyższe piętro w tym roku. Nie zobaczycie już przebiegającego tutaj. I smutnie spojrzała na mnie. Wtem zobaczyłem dyrektora. Otoczony był ze wszystkich stron tłumem zafrasowanych kobiet, dla których synów zabrakło już miejsca, a broda jego wydała mi się bardziej szpakowata niż zeszłego roku. Widziałem też niemało dawnych kolegów, którzy przez wakacje porośli, pogrubieli jakoś. Na dole, gdzie się już odbywały egzaminy wstępne, była cała czereda małych bębnów, które nie chciały do klasy iść. Kłóciły się i niektóre uciekały z ławek. Zasinne, widząc, że już rodzice odchodzą, zaczynały głośno płakać, krzyczeć, tak, że matki musiały wracać, żeby je uspokoić albo zabrać z sobą, a nauczycielki były w desperacji. Mój mały braciszek dostał się do klasy panny Delcati, a ja poszedłem na pierwsze piętro, do oddziału nauczyciela Perboni. O dziesiątej byliśmy już wszyscy w klasie. Pięćdziesięciu czterech chłopaków jak obszył, ale wśród nich znalazło się ledwo piętnastu czy szesnastu dawnych moich kolegów z drugiej. Pomiędzy nimi De Rossi, ten, który zawsze był prymusem. Taka mała, taka smutna wydała mi się szkoła, kiedy pomyślał o łąkach, o lasach, o górach, w których przepędziłem lato. A i o nauczycielu z drugiej klasy też sobie myślałem. Taki był zawsze dobry, tak się śmiał z nami, taki nieduży był, że się zdawał naszym towarzyszem i bardzo mi było żal, że już nie zobaczę jego rudej, zjeżonej czupryny. Nasz teraźniejszy nauczyciel jest wysoki, nie nosi brody, ale ma za to długie siwe włosy i prostą zmarszczkę na czole. Ma głos gruby, i tak bystro patrzy, jakby nas wszystkich na wylot chciał przejrzeć. Nigdy się też nie śmieje. Tak tedy powiedziałem sobie: oto pierwszy dzień szkoły. Jeszcze dziewięć miesięcy. Ile pracy! Ile egzaminów miesięcznych! Ile trudów! Tak się złożyło, że przy wyjściu spotkałem matkę i pobiegłem ucałować jej ręce. Rzekła mi: Odwagi, Henryku! Będziemy się razem uczyli. Więc wróciłem wesół do domu ale nie mam już mego dawnego nauczyciela, co się tak mile uśmiechał, a szkoła nie wydaje mi się tak piękna jak pierwej. Nasz nauczyciel osiemnasty wtorek. Chociaż nie mogę powiedzieć, bo i nowy nauczyciel podobał mi się po dzisiejszym ranku. Podczas wejścia, kiedy już siedział na swoim miejscu, zatrzymywali się przed drzwiami klasy dawni jego uczniowie z ubiegłego roku, aby go pozdrowić zatrzymywali się, przechodząc i pozdrawiali go. Dzień dobry, panie nauczycielu. Dzień dobry, panie Perboni. Niektórzy wchodzili, podawali mu rękę i schylali głowy. Znać było, że go lubią i chcieliby do niego powrócić. Odpowiadał dzień dobry. Ściskał wyciągające się ku niemu ręce, ale na nikogo nie patrzał i wszystkie powitania przyjmował jakby obojętnie, z tą swoją prostopadłą zmarszczką na czole. Obrócony do okna i patrzący na dach domu naprzeciwko. Zamiast się cieszyć pozdrowieniami tymi, znać było, że cierpi i że mu jest smutno. Kiedy przeszli, obrócił się do klasy i patrzał na nas, przejmując wzrokiem jednego po drugim i jak gdyby oczekując czegoś. Wreszcie zaczął dyktować, chodząc pomiędzy ławkami, a zobaczywszy chłopca, który miał twarz całą czerwoną od jakichś wyrzutów, przestał dyktować. Wziął twarz jego w obie ręce i położył mu rękę na czole, żeby zobaczyć, czy ma głowę gorącą. Tymczasem jeden z uczniów zaczął się śmiać w ławce za nim, robić miny i błaznować. Nauczyciel odwrócił się nagle. Chłopak siadł natychmiast, spuścił głowę i czekał na karę. Ale nauczyciel położył mu rękę na głowie i rzekł, nie czyń tego nadal ani słowa więcej, po czym powrócił do stolika swego i kończył dyktować. Skończywszy dyktować, patrzył przez chwilę w milczeniu, a potem tak przemówił zwolna swoim grubym, ale dobrym głosem. Słuchajcie, cały rok szkolny mamy spędzić z sobą. Starajmy się spędzić go w pokoju. Uczcie się i bądźcie dobrzy. Nie mam rodziny. Moją rodziną jesteście wy. Jeszcze zeszłego roku... Miałem matkę, umarła mi, zostałem sam. Was tylko mam teraz na świecie. Wy jesteście moją troską i moją pociechą. Wy będziecie dziećmi moimi. Dobra waszego chcę i wy chciejcie, żeby mi było z wami dobrze. Bolałoby mnie, gdybym któregoś z was ukarać musiał. Pokażcie, że macie serce. Szkoła nasza będzie mi domem rodzinnym, a wy będziecie moją chlubą i moją radością. Nie żądam od was obietnicy słowa. Wiem, że w swych sercach już żeście ją dali i dziękuję wam. A wtem wszedł pedel, żeby na finis dzwonić. Wyszliśmy z ławek cicho jak w kościele, a ten chłopiec, co się prześmiewał, Podszedł do nauczyciela i rzekł drżącym głosem: Panie nauczycielu, niech mi pan przebaczy. Nauczyciel pocałował go w czoło i rzekł: Idź w pokoju, mój synu. Wypadek. 21 Piątek. Rok się zaczął nieszczęśliwie. Właśnie powtarzałem ojcu słowa nauczyciela, idąc do szkoły dziś rano, kiedyśmy zobaczyli w ulicy tłum ludzi którzy się cisnęli do drzwi naszej sekcji. Więc ojciec zaraz rzekł... Wypadek jakiś. Źle się rok zaczyna. Przepchnęliśmy się z trudem. Wielka sala pełna była rodziców i chłopców, których nauczyciele żadnym sposobem nie mogli w klasach utrzymać, a wszyscy zwróceni byli do kancelarii dyrektora i słychać było głosy. Biedny chłopiec. Biedny Roberti. A ponad głowami, w głębi zapchanej ludźmi sali, widać było kask gwardzisty i łysął czaszka dyrektora. Potem przyszedł pan w cylindrze, a ludzie mówili doktor, doktor. Mój ojciec zapytał jednego z nauczycieli: co się stało? Koło przeszło chłopcu przez nogę, odpowiedział nauczyciel. Nogę ma złamaną, rzekł inny. Chłopiec jest uczniem z drugiej klasy. Idąc do szkoły i widząc, jak się malec jeden ze wstępnej matce wyrwał i na ulicy padł tuż, tuż przed nadjeżdżającym omnibusem, rzucił się do tego wstępniaka, porwał go z ziemi i na bezpiecznym miejscu postawił. Sam jednak nie zdążył cofnąć wyciągniętej nogi i zgruchotało mu ją koło omnibusu. To syn kapitana artylerii. Kiedy tak ludzie mówili... Wpadła do sali jakaś pani, jak szalona, rozpychając tłum przed sobą. To była matka Robetti'ego, po którą posłano. A wtem podbiegła ku niej druga pani i łkając głośno zarzuciła jej ręce na szyję. To była matka ocalonego wstępniaka. Obie wpadły do pokoju dyrektora, skąd dał się słyszeć rozpaczliwy okrzyk: O mój Julek, o dziecko moje. Tymczasem zatrzymał się przed drzwiami szkoły zamknięty powóz, a po chwili ukazał się dyrektor, niosący na ręku biednego chłopca, który miał głowę zwieszoną przez ramię, twarz zupełnie białą i zamknięte oczy. Natychmiast uciszyli się wszyscy. Słychać było tylko głośne łkania matki. Wtedy dyrektor zatrzymał się na chwilę, pobladł i uniósł chłopca w obu rękach, aby go pokazać tłumowi. O. wtedy nauczyciele, nauczycielki, rodzice, dzieci, wszyscy razem zaszemrali wzruszonym głosem. Dzielny Robetti, dzielny biedny chłopczyna. I posyłali mu pocałunki od ust, a ci, co byli bliżej, całowali jego zwieszone bezwładnie ręce. Ale on otworzył oczy i rzekł. A mój tornister? a matka ocalonego malca pokazała mu tornister i rzekła niosę ci go aniele drogi, niosę i poszli, matka Robertiego miała twarz obu rękami zakrytą poszli, ułożyli chłopca w powozie, powóz ruszył a my weszliśmy do szkoły w milczeniu mały kalabryjczyk 22 sobota wczoraj wieczór kiedy nauczyciel mówił z nami o biednym Robetim, który długo długo będzie musiał chodzić o kulach, wszedł dyrektor z nowo zapisanym uczniem. Ten miał twarz bardzo ciemną, włosy czarne i duże czarne oczy, nad którymi gęste brwi prawie że się łączyły na czole. Chłopiec był zresztą cały ciemno ubrany i przepasany czarnym skórzanym pasem. Szepnąwszy parę słów nauczycielowi, dyrektor wyszedł, zostawiając przy nim chłopca, który patrzył na nas swymi czarnymi oczyma, jakby wystraszony. Wtedy nauczyciel wziął go za rękę i rzekł: Cieszcie się dzieci. Wchodzi oto dziś do szkoły mały Włoch, urodzony w reggio w kalabrii, więcej niż pięćset mil od nas dalekiej. Rodzinna jego ziemia jest ziemią pełną chwały, która dała Włochom wielu sławnych ludzi, wielu tęgich pracowników i dzielnych żołnierzy, a jest to jedna z ziem najpiękniejszych naszej ojczyzny. Dziedzina wielkich lasów i wielkich gór, zamieszkana przez lud pełen zdolności i odwagi. Bądźcież mu przyjaźni, a życzliwi, żeby się nie czuł oddalonym od swych miejsc rodzinnych. Pokażcie mu, że mały Włoch, gdziekolwiek by wszedł do włoskiej szkoły, wszędzie znajdzie braci. To rzekłszy powstał i naznaczył na wielkiej mapie ściennej ten punkt, gdzie jest Reggio i Kalabria. Po czym zawołał głośno. Ernest de Rossi, właśnie ten, co to zawsze nagrodę pierwsze bierze. De Rossi podniósł się. Pójdź, chłopcze, rzekł nauczyciel. Derossi wyszedł z ławki, zbliżył się do stołu i stanął wprost kalabryjczyka. Jako prymus, powiedział nauczyciel, uściskaj w imieniu całej klasy nowego kolegę. Uściskaj syna Kalabrii, ty dziecko Piemontu. Derossi uściskał kalabryjczyka serdecznie i swoim dźwięcznym głosem rzekł. Witaj nam, kolego. No co, kalabryjczyk z impetem ucałował go w oba policzki, a reszta zaczęła bić brawo. Cicho tam zawołał nauczyciel. W szkole nie daje się oklasków. Ale znać było po nim, że z nas kontent, a i kalabryjczyk był kontent. Zaraz mu też nauczyciel wyznaczył miejsce i sam go odprowadził na nie, po czym rzekł. Pamiętajcie, co wam powiedział. Bo to jest wielka rzecz. Bo o to, żeby chłopiec z Kalabrii czuł się w Turynie jak w domu, a chłopiec z Turynu czuł się jak w domu w Kalabrii, kraj nasz ojczysty lat pięćdziesiąt walczył, a więcej niż trzydzieści tysięcy Włochów oddało życie za to. Szanujcie się więc i kochajcie wzajem, a gdyby który z Was obraził tego towarzysza za to, że nie w naszej prowincji się rodził, stałby się niegodnym. Słyszycie, niegodnym podnieść oczu na trójkolorowy sztandar naszej jedności włoskiej. Zaledwie też kalabryjczyk usiadł, kiedy co blisi obdarowali go stolówkami i pieczątkami, a jeden z ostatniej ławki przysłał mu oślą pocztą prawdziwą szwedzką markę. Moi koledzy, 25 wtorek. Ten chłopiec, co przysłał markę kalabryjczykowi, nazywa się Garrone i jego najlepiej lubię. Największy jest z całej klasy. Ma blisko lat 14, dużą głowę i szerokie plecy. Sama w nim dobroć kiedy się uśmiechnie, ale uśmiecha się rzadko i zwykle jest poważny jak dorosły człowiek. Dosyć już dużo z moich kolegów znam bliżej. Drugi, który mi się także bardzo podoba, nazywa się Coretti. Nosi bluzę brunatną i beret z kociej sierści. Zawsze wesół, jest synem handlarza drzewem, który się bił w wojnie 66 roku pod księciem Humbertem i dostał podobno coś aż trzy medale. Lubią też małego Nelly, biednego garbuska, wątłego i bladego na twarzy. Jest także u nas jeden elegant, który po sobie zawsze piórka zbiera, a nazywa się Vatini. W ławce znów przede mną siedzi chłopiec zwany Mularczykiem, bo ojciec jego jest mularzem. Gęba okrągła jak jabłko, nosek jak kłębuszek. Mularczyk ma szczególny talent do robienia zajączego pyszczka, więc wszyscy mu każą raz w raz robić zajączy pyszczek i za boki się biorą ze śmiechu. Nosi on mały kapelusik, tego już obszarpany, który zwija i chowa w kieszeni jak chustkę do nosa. Zaraz po Mularczyku siedzi Garofi, chudy i długi dryblas, z nosem jak dziób krogulczy i z bardzo małymi oczkami. Ten ciągle handluje ciągle się mienia na pióra, pudełka zapałek, na obrazki, a zaś lekcje to sobie na paznokciach pisze, żeby je potem czytać, jak go wyrwą. Dalej siedzi paniczyk Karol Nobis, bardzo pyszny w sobie, między dwoma chłopcami, których niezmiernie lubię. Jeden synkowala, kowala, mizerak, chorowity, nosi kamizelkę, która mu spada do kolan, zawsze jest czegoś przestraszony i nigdy się nie śmieje. A drugi, rudy, z ręką uschniętą, co ją na tym blaku trzyma. Ojciec jego wywędrował do Ameryki, a matka chodzi z koszem, sprzedając jarzyny. Ciekawym także typem jest mój sąsiad z lewej strony: Stardi, krótki i gruby, prawie że bez szyi. Mruczek, co do nikogo nie przemówi i niewiele też rozumie, co do niego mówią, ale patrzy w nauczyciela jak w wtuza, zmarszczywszy czoło i ścisnąwszy zęby. A spytać go o co, kiedy nauczyciel mówi. To za pierwszym i drugim razem nie odpowie, a za trzecim takiego kuksa da ci w bok, że świeczki w oczach stają. Dalej siedzi czarniawy i posępny na twarzy jeden, co się nazywa Franti. Biedak był już wypędzony z jednej sekcji szkolnej. Są też dwaj bracia, jednako odziani i tak są do siebie podobni, jak dwie krople wody. Ci noszą kapelusze kalabryjskie na ucho z barzancim piórem, z wielką fantazją. Ale najurodziwszy ze wszystkich, najwięcej zdolny i który z pewnością przez ten rok także będzie pierwszym uczniem, to De Rossi. Nauczyciel się już na nim poznał i raz wraz go do tablicy wyrywa. Ja przecież i tak wolę Precossiego, tego syna Kowala, co ma tę długą kamizelkę i jest chrowity. Podobno go ojciec bije. Może bo chłopak jest bardzo zalękniony, a jak kogo trąci albo o co spyta, to zawsze dodaje przepraszam bardzo i tak żałośnie patrzy tymi smutnymi oczyma. Ale jednak Garon jest największy i najlepszy ze wszystkich. Szlachetny postępek. 26. środa Zdarzyło mi się poznać Garonego bliżej tego ranka. Kiedy przyszedł do szkoły, a spóźniłem się trochę bo mnie zatrzymała nauczycielka z pierwszej wyższej aby zapytać o której godzinie mogłaby przyjść nas odwiedzić tak żeby zastać mnie w domu nauczyciela jeszcze nie było a trzej czy czterej chłopcy znęcali się nad biednym krosim. tym rudym co to ma rękę uschniętą a matka jego sprzedaje jarzyny szturchali go liniami rzucali mu w twarz łupiny od kasztanów Przezywali mańkutem i strachem na wróble, przedrzeźniając, jak to on rękę na blaku nosi. A biedny kaleka stał w głębi ławek blady i milczał, patrząc błagalnie to jednemu, to drugiemu w oczy, żeby mu dali spokój. A że chłopcy najgrywali się z niego coraz złośliwiej, zaczął cały drżeć z gniewu i czerwienieć. W Wtem Franti, ten wyrzutek z brzydką, ponurą twarzą, Skoczył na ławkę i, udając, że dźwiga dwa kosze na ręku, począł małpować matkę Krossiego. Jak przychodziła i czekała syna u drzwi szkoły, a teraz nie przychodzi, bo jest chora. Cała kupa uczniaków wybuchnęła śmiechem. Wtedy Krossi stracił głowę, chwycił kałamasz i cisnął nim co siły prosto w łeb Frantiego, ale Franti się uchylił, a kałamasz Trafił w samą pierś wchodzącego w tej chwili nauczyciela. Wszyscy umknęli na miejsca i ucichli ze strachu jak strusie. Nauczyciel pobladł, podszedł do stołu i gniewnym głosem zapytał: który to uczynił? Nie odpowiedział nikt, więc nauczyciel krzyknął jeszcze gniewniej. Który? Wtedy Garrone, ruszone litością nad biednym krosim, podniósł się w ławce i rzekł. To ja. Nauczyciel spojrzał na niego, popatrzył po uczniach osłupiałych i nagle, uspokojonym głosem, powiedział Nie, to nie ty. A po chwili Nie ukażę winnego. Niech wstanie. Krossi wstał. I płacząc tak mówił. Szturchali mnie. Prześmiewali. Straciłem głowę. Rzuciłem. Siądź, rzekł nauczyciel. Niech staną ci, którzy go doprowadzili do gniewu. Wstało czterech z pochyloną głową. Znieważyliście, mówił nauczyciel, kolegę, który z wami nie szukał zaczepki, wyśmiewaliście się z nieszczęśliwego, prześladowaliście kalekę, który się nie mógł obronić, spełniliście jeden z najnikczemniejszych, najhaniebniejszych czynów, jakim się człowiek zmazać może. Podli. To powiedziawszy, wszedł między ławki, podłożył rękę pod brodę Garronego, który stał z głową schyloną, a podniósłszy mu twarz, spojrzał w oczy jego i rzekł: Szlachetna dusza w tobie. Garżone pomilczawszy chwilę, zamruczał coś niewyraźnie na ucho nauczycielowi, a ten odwrócił się do czterech winowajców i rzekł nagle: Przebaczam wam. Moja nauczycielka z pierwszej wyższej. 27 czwartek Moja nauczycielka dotrzymała obietnicy i przyszła dziś do nas właśnie w chwili, kiedy miał wyjść z mamą i zanieść trochę bielizny biednej kobiecie, o której wyczytaliśmy w gazecie. Już rok prawie upłynął od jej ostatnich odwiedzin. Wszyscyśmy się ucieszyli bardzo. Zawsze ta sama. Drobna, mała, z zieloną woalką wkoło kapelusza. Biednie ubrana, źle uczesana. Nie mająca nigdy czasu, żeby spocząć. Trochę tylko bledsza, niżli w roku zeszłym, z kilkoma więcej włosami siwymi i kaszle ciągle. Zaraz też matka moja powiedziała Jakże tam ze zdrowiem, droga pani? Pani go nic, a nic nie szanuje, jak widzę. Ech, co tam zdrowie, odrzekła nauczycielka z tym swoim uśmiechem, co to przez pół smutny, a przez pół wesoły. Pani za to głos tęża przy lekcjach, dodała mama. Pani się zamęcza z tymi chłopakami. I prawda, przez cały czas nauki słychać jej głos w klasie. Pamiętam to dobrze z czasów, kiedy do niej chodził. Mówi ciągle. Mówi głośno, żeby uwagę chłopców utrzymać, a nie usiądzie ani na minutę. Wiedziałem też z góry, że do nas przyjdzie, bo nigdy nie zapomina o swoich uczniach, całymi latami pamięta ich imiona, a przyjdą miesięczne egzaminy, to biegnie pytać dyrektora, jakie mieli stopnie. Nieraz też czeka u wyjścia i każe sobie pokazywać zadania, żeby zobaczyć, jakie zrobili postępy. Wielu też przychodzi do niej z gimnazjum jeszcze, choć już noszą długie spodnie i mają zegarki. Dzisiaj właśnie wróciła okropnie zmęczona z galerii obrazów, gdzie zaprowadziła swoich uczniaków, bo i dawnych lat, co czwartek, prowadziła chłopców do jakiegoś muzeum i tłumaczyła im tam różne rzeczy. Biedaczka, schudła więcej jeszcze, ale zawsze tak samo żywa i zaraz w zapał wpada, gdy mówi o swojej szkole. Chciała koniecznie zobaczyć to łóżko, w którym widziała mnie ciężko chorego przed dwoma laty, a teraz w nim mój młodszy brat sypia. Patrzyła na nie przez chwilę i nie mogła mówić. Chcieliśmy ją zatrzymać, ale spieszyła się odwiedzić małego ucznia swojej klasy, syna siodlarza, chorego na odrę. A jeszcze miała całą pakę zadań do poprawienia, robotę na cały wieczór i przed nocą... Jeszcze jedną lekcję arytmetyki u jakiejś kupcowej. No jakże, Henryku, rzekła na odchodnym. Kochasz jeszcze swoją nauczycielkę? Teraz, kiedy odrabiasz takie trudne zadania i piszesz takie długie wypracowania? Uściskała mnie i już ze schodów zszedłszy zawołała jeszcze. Nie zapomnij o mnie. Pamiętaj, Henryku. O droga, droga nauczycielko. Nigdy nie zapomnę ciebie. I jak będę duży, też cię nie zapomnę i pójdę zobaczyć, jak tam w Twojej klasie uczysz Twoich malców. A ile razy przejdę blisko jakiejś szkoły, a głos nauczycielki posłyszę, będzie mi się zdawało, że to jest Twój głos, i będę myślał o tych dwóch latach, które spędziłem w Twojej szkole, gdziem się tylu rzeczy nauczył, gdziem Cię widział tyle razy zmęczoną i chorą, a zawsze czynną, zawsze pobłażliwą. Z rozpaczoną, kiedy się któremu z nas obierał palec, drżącą, kiedy inspektor zapytał nas o co, szczęśliwą, gdyśmy odpowiedzieli jak należy, zawsze dobrą, zawsze kochającą, jak matka rodzona. Nigdy, nigdy cię nie zapomnę, nauczycielko moja. Na poddaszu, 28 piątek. Wczoraj wieczorem. Poszliśmy z mamą i z moją siostrą Sylwią, żeby zanieść bieliznę tej biednej kobiecie, którą polecali w dzienniku. Ja niosłem pakiet, a Sylwia dziennik, gdzie był wydrukowany adres i pierwsze litery nazwiska. Wyszliśmy pod sam dach jakiegoś starego domu, gdzie był długi korytarz z wieloma drzwiami. Mama zapukała do ostatnich. Otwarła nam je kobieta jeszcze dosyć młoda, z jasnymi włosami, wychudzona. A mnie zaraz się wydało, żem już ją gdzieś widział z tą samą niebieską chusteczką na głowie, którą miała teraz. Czy to wy jesteście ta, a ta z dziennika? spytała mama. Tak, pani, ja jestem. Bo myśmy wam tu przynieśli trochę bielizny. Więc zaraz zaczęła dziękować i błogosławić, że nie było temu końca. Tymczasem patrzę ja, a tu w kącie tej pustej, ciemnej izby, chłopczyna jakiś przed stołkiem klęczy. Odwrócony do nas plecami i jak gdyby pisze, i naprawdę pisał, mając kajet na stołku, a kałamasz na podłodze. Sam nie wiem, jak on mógł tak pisać w tym mroku. Jeszcze myślał o tym, kiedy nagle poznałem rude włosy i długą kamizelkę Barchanową Krosiego, sena zieleniarki, tego co to miał uschniętą rękę. Zarazem to mamie powiedział, podczas gdy kobieta składała bieliznę. Cicho, rzekła mama, bo może by się wstydził, że dajemy ją na jego matce. Nie mów nic, jakbyś go nie widział. Ale w tej chwili właśnie odwrócił się Krossi, a widząc, że stoją zmieszany, uśmiechnął się. Zaraz też trąciła mnie mama, żebym pobiegł go uściskać. Uściskałem go a on powstał z klęczek i wziął mnie za rękę. O została jak sierota, mówiła tymczasem jego matka do mojej, sama z tym chłopcem kaleką, mąż od sześciu lat w Ameryce, a mnie chwyciła jakaś choroba, że nie mam siły chodzić z jarzynami i zarobić tych kilku groszy na życie. Wyprzedali my wszystko. Nie zostało nawet i stołu dla mego biednego Ludwisia, co by pisał na nim jeszcze jakaś my mieli stragan w bramie to na straganie sobie z boku pisał ale już teraz nie mamy nie mamy też i na światło żeby do ostatka nie marnować oczu dobrze jeszcze że go mogę posyłać do szkoły że mu tam dają książki i kajety a chłopaczysko aż drży do nauki biedna ja matka biedne my sieroty więc moja mama dała jej wszystko co tylko miała pieniędzy w woreczku Uściskała chłopca i prawie że płakała wychodząc z izby. Patrz na tego biedaka, rzekła, gdyśmy wyszli, jak się to uczy, jak pracuje pilnie. Ty masz wszystkie udogodnienia, masz wszystko, czego ci trzeba, a przecież nauka ciężką ci się zdaje. Ach, Henryku mój, więcej jest zasługi w jednodziennej pracy tego chłopca, niż w twojej przez rok cały. Takiemu, takiemu należałoby dawać pierwsze nagrody. Szkoła, 28 Piątek. Tak, drogi Henryku, nauka ci jest ciężka, jak ci to powiedziała Twoja matka. Jeszczem cię nie widział idącego do szkoły z tą wesołą twarzą i duchem ochotnym, jakie bym chciał widzieć u Ciebie. Szkoła odraża cię jeszcze, ale pomyśl tylko, jak marne. Jak nic nie warte byłyby dnie Twoje, gdybyś nie chodził do szkoły. Jeszcze by tydzień nie minął, a już byś prosił ze złożonymi rękami, żeby cię znów posłać do niej, przejęty nudą i wstydem, zmęczony rozrywkami i sam sobą. Wszyscy, wszyscy uczą się teraz, mój drogi Henryku. Pomyślno o tych robotnikach, którzy idą do szkoły wieczornej po całym dniu krwawej pracy. O tych kobietach, o tych dzieciach chodzących do szkoły niedzielnej po tygodniu ciężkich, często ponad siły trudów. O tych żołnierzach, którzy chwytają za książki, za kajety, ledwo wróciwszy z swych mozolnych ćwiczeń. Pomyśl o dzieciach niewidomych, niemych, które mimo kalectwa do nauki się garną. Pomyśl wreszcie o więźniach, bo i ci nawet uczą się czytać i pisać. Kiedy wychodzisz rankiem z domu, wspomnij, że w tej samej chwili, w tym samym mieście, więcej niż 30 tysięcy chłopców, tak samo jak ty, idzie się zamknąć na trzy godziny w klasie. Ale co? Wspomnij raczej o tych milionach dzieci, Dążących w tym samym czasie, co i ty do szkoły, po wszystkich krajach świata. Uprzytomnij sobie, jak cała ta wielka armia przyszłości idzie, idzie przez ciche wioski, przez gwarne miasta, po brzegach mórz i jezior, gdzie pod upalnym słońcem, gdzie pod chmurnym niebem, łodziami, gdzie braknie lądu, końmi, gdzie nogi ustają, Saniami po śniegach i lodach, przez doliny, przez wzgórza, wskroś lasów i potoków, po górskich kamienistych ścieżynach, to pojedynkiem, to kupą, to znów długim rzędem. Wszyscy z książkami pod Pachą, odziani w tysiąc odmian i sposobów, mówiący tysiące języków i narzeczy, od szkół kresowych północy, w lodach gdzieś zgubionych, do ostatnich szkół Arabii, ocienionych palmą, miliony idą, miliony. Uczyć się tych samych rzeczy, tysiącem różnych sposobów. Wyobraź sobie, drogie dziecko, to olbrzymie mrowisko chłopców, stu szczepów, stu ludów, stu krain. Ten ruch niezmierny, którego i ty jesteś cząstką, i pomyśl, gdyby ten ruch ustał, ludzkość popadłaby w dawne barbarzyństwo, bo on właśnie jest postępem on jest nadzieją on jest chwałą świata odwagi zatem mały żołnierzu milionowej armii książki twoje są twoją bronią twoja klasa jest twoim regimentem polem bitwy jest ziemia cała a zwycięstwem jest cywilizacja ludzkości nie bądź że tchórzem w tym boju mój henryku drogi Twój ojciec. Mały patriota spadły. Opowiadanie miesięczne. 29. sobota. Nie będę tchórzem, nie, ale chodziłbym z dużo większą ochotą do szkoły, gdyby nam nauczyciel opowiadał co dzień takie rzeczy jak dziś z rana. Ale cóż, tylko raz w miesiącu ma być jedno takie i mamy je dostać na piśmie, i będzie zawsze o pięknym i dobrym czynie jakiegoś małego chłopca. To pierwsze opowiadanie ma tytuł Mały patriota z Padwy. Oto treść jego. Pewnego razu parostatek francuski płynął z Barcelony, miasta hiszpańskiego do Genui. A znajdowali się na pokładzie Francuzi, Włosi, Hiszpanie i Szwajcarowie. I był tam m.in. chłopiec jedenastoletni biednie odziany, sam, który się trzymał ciągle na uboczu, jak leśne zwierzątko, poglądając na ludzi spod ołba. Bo to było tak. Przed dwoma laty jego ojciec i jego matka, wieśniaczka z okolic padwy, sprzedali tego chłopca, bandzieli noskoczków, którzy nauczywszy go przeróżnych sztuk to pięścią, to kopaniem, to głodem, wędrowali z nim przez Francję i Hiszpanię, Bijąc go bez litości i jeść mu nie dając. Więc kiedy przywędrowali do Barcelony, ów chłopiec, nie mogąc wytrzymać tego bicia i tego głodzenia, i wyniszczony do ostatka sił, uciekł od swego dozorcy i oddał się w opiekę konsula Włoskiego, który ulitowawszy się nad nim, umieścił go na tym porostatku i dał mu list do Kwestora w Genui, żeby tego biedaka, do rodziców odesłał. Do tych rodziców, co go to sprzedali, jak gdyby był bydlęciem, nie człowiekiem. Biedny chłopiec był cały poraniony i ledwo się na nogach trzymał. Dali mu kajutę drugiej klasy. Patrzyli na niego ludzie. Nie jeden i zapytał o co, ale on nie odpowiadał. I tak się zdawało, że wszystkich nienawidzi i wszystkimi gardzi, tak mu dojadły i struły serce te razy i te głodzenia. Wszakże udało się trzem podróżnym przez uporczywe pytania rozwiązać mu jakoś język, także w kilku szorstkich słowach na pół włoskich, na pół hiszpańskich, a na pół francuskich opowiedział im swoją historię. Ci trzej podróżni to nie byli Włosi, ale zrozumieli, co ten chłopiec mówił i trochę z litości, a trochę z tego, że im wino szumiało w głowie, dali mu pieniędzy, żartując i namawiając, żeby im jeszcze co więcej opowiedział. A że do sali weszło w owej chwili kilka pań, wszyscy trzej chcieli się pokazać i rzucali mu pieniądze, wołając: trzymaj, chłopcze, trzymaj jeszcze! i pobrzękując lirami po stole. Chłopiec napełnił kieszenie, podziękował półgłosem, zawsze jednak dziki, ale ze spojrzeniem, pierwszy raz uśmiechniętym i wdzięcznym, po czym zaraz poszedł do swojej kajuty, zaciągnął firankę i siedział cicho rozmyślając o swym dziwnym losie. Mógł teraz za te pieniądze nakupić sobie różnych łakotek. On, który przez dwa lata łaknął suchego chleba. Mógł też kupić sobie w Genui ubranie. On, co od dwóch lat w łachmanach chodził. I także mógł przynieść się z sobą rodzicom, którzy pewnie inaczej by go wtedy przyjęli, niż gdyby przyszedł z próżnymi rękami. Przecież te pieniądze to były dla niego jakby mały majątek. Tak to on sobie rozmyślał pocieszony, poza firanką kajuty, podczas kiedy trzej podróżni rozmawiali z sobą, siedząc przy obiadowym stole, w pośrodku sali drugiej klasy. Pili i rozmawiali o podróżach swoich, o krajach, jakie poznali i od słowa do słowa zaczęli mówić o Włochach. Zaczął jeden skarżyć się na oberże, drugi na koleje żelazne, a potem Wszyscy wpadli w zapał i wygadywali na wszystko, co włoskie. Ten wolałby podróżować po Laponii. Tamten opowiadał, jako w całych Włoszech są sami oszuści i złodzieje. Trzeci prześmiewał się, że urzędnicy włoscy nie umieją czytać. Naród nieuków, rzekł pierwszy. Brudasów, rzekł drugi. Zło, zaczął trzeci i chciał powiedzieć złodziei, ale nie dokończył słowa. Grad soldów i pół lirówek Spadł im nagle na głowy, na plecy, potoczył się po stole, po pokładzie z piekielnym hałasem. Wszyscy trzej skoczyli wściekli, patrząc w górę, a tu im jeszcze na twarz runęła garść miedziaków. Macie tu swoje pieniądze, trzymajcie swoje grosze krzyknął z pogardą chłopiec zerwawszy firankę swej kajuty. Nie przyjmuję wsparcia od tych, którzy moją ojczyznę znieważają.